Jesteśmy w kolejnym punkcie porządku obrad i to jest wolne głosy i wnioski. Do dyskusji w tym punkcie porządku obrad zgłosił się pierwszy pan Bartosz Sobański. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, ja na tym etapie dziękuję. Zgłosił się po to, żeby się A, dziękuję bardzo. Zatem oddaję głos panu Sławomirowi Śniegowskiemu. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Ja mam pytanie do pana burmistrza oczywiście. Panie burmistrzu, wczoraj bardzo burzliwa dyskusja w sprawie samowolki budowlanej w Nowej Wsi przy budowie szkoły. Proszę nam powiedzieć, jaka jest sytuacja na dzień dzisiejszy. Czyli czy były jakieś kontrole z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, czy była jakaś narada, spotkanie z wykonawcą. Kilkanaście godzin upłynęło od wczorajszej Komisji Oświaty i proszę na bieżąco nas informować, co się dzieje na tym zadaniu gminnym. O, bardzo proszę. Szanowni Państwo, jeśli idzie o temat, który został tutaj poruszony przez kolegę Sławomira Śniegowskiego, to chciałbym tutaj powiedzieć, że dzięki pani redaktor mieliśmy wczoraj przyjemność zapoznać się z pełnym tekstem tej decyzji wydanej przez Starostwo Powiatowe w Szamotułach. I bardzo proszę, dla powagi naszego organu wstrzymać się od jakichkolwiek dyskusji, zanim ta decyzja nie będzie się nie uprawomocni. Kolego radny, licząc na to, że doświadczenie pana jest bardzo bogate w samorządzie, mam nadzieję, że pan to zrozumie, ponieważ ja ze swojego punktu pracy zawodowej wiem, że dyskusja czy jakakolwiek ocena nad treścią decyzji, która nie jest prawomocna, jest dalece niewskazana. Dlatego nie dopuszczam w tym momencie do żadnej dyskusji nad tym tematem, aż ta decyzja się nie uprawomocni. Panie przewodniczący, to jest kuriozalna informacja, która z pana ust teraz płynie w naszym kierunku, bo jeszcze się z czymś takim nie spotkałem, żeby pan w wolnych głosach tak ważny temat, taki ważny problem, który jest na terenie własnej gminy Wronki, jak samowolka budowlana, pan tą dyskusję próbuje stłamsić. Nie wiem, wczoraj nie brał pan udziału w dyskusji. Nie przypominam sobie, żeby pan zajął głos w czasie tej burzliwej dyskusji, a dzisiaj po kilku godzinach zmienił pan zdanie i próbuje pan tą dyskusję zamknąć. Jednym słowem, że pan nie pozwala. Nie wiem, jakie są prawne podstawy tej pana decyzji. Kolego radny, poinformowałem pana, że z treścią tej decyzji zapoznałem się dopiero po zakończeniu komisji, na której ten temat był omawiany, tak? Także nie mogłem się odnieść do treści decyzji, której nie znałem. Pierwszy raz wczoraj usłyszałem o tej sprawie, więc no proszę wybaczyć, że no czegoś nie wiem, ale wczoraj na temat tej decyzji słyszałem pierwszy raz podczas komisji. Zapoznałem się z treścią decyzji po zamknięciu komisji, przestudiowałem i co jest napisane na końcu, że 14 dni od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do wojewody wielkopolskiego za pośrednictwem starosty szamotulskiego w terminie 14 dni od jej otrzymania. A decyzja, szanowny kolego, została wydana w dniu 16 września, więc może mi pan powiedzmy nie wierzyć w to, co mówię, ale bardzo proszę, panie mecenasie, wyjaśnić sytuację, kiedy decyzja
staje się skuteczna i do tego czasu dla powagi, powtarzam, dla powagi naszego urzędu wszelkie wypowiedzi w tym temacie uważam za dalece niestosowne. I to, panie kolego, powinien pan wiedzieć jako samorządowiec. Panie przewodniczący, to jest tak ważna sprawa i ja nie chcę dyskutować o tej decyzji. Czy ja powiedziałem, że my będziemy dyskutowali o tej decyzji, która ma się uprawomocnić? Ja takiego słowa nie użyłem. My mamy o problemie rozmawiać. I o tym, problem... czy coś się zadziało w ostatnim czasie na budowie, a nie o tej decyzji. Chce pan pod dywan problem zamknąć? Bo to tak ja widzę i tak mogą mieszkańcy odczuwać. To jest pana opinia, a moja opinia jest taka. Dlatego bardzo proszę, panie mecenasie, przedstawić od strony prawnej, kiedy decyzja staje się skuteczna. Z tego, co mi wiadomo, bo oglądałem przedwczoraj tę decyzję, ona jest z 16 września, ale wpłynęła do urzędu dopiero 21. Więc w tym tygodniu. I staje się ona ostateczna dopiero w ciągu, po upływie 14 dni od daty wpływu do urzędu. Także jeszcze jest bardzo dużo czasu, zanim uzyska ona status decyzji ostatecznej. Oczywiście w tym czasie urząd może złożyć odwołanie od tej decyzji. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, ale w czym przeszkadza decyzja w dyskusji, tu na sesji?